dokąd idziemy. I nie chciałbym dzisiaj zajmować się wiecznością, bo wszyscy wiemy i wierzymy w to, że zmierzamy do jednego miejsca. I można życie przeżyć tak, żeby jak najszybciej znaleźć się tam. Można? Niektórzy nawet tak mówią, już Panie, już mi tak tutaj ciężko, że bym tak chciał być u Ciebie. I ja to rozumiem. Czasami też tak mam. I sobie myślę, że to żeby było fajnie. No ale jest taka prawda, Boże Słowo mówi nam wyraźnie, że mamy tutaj coś do zrobienia. Mamy zadanie do wykonania. Inaczej w momencie narodzin, albo w momencie, kiedy wyznalibyśmy Jezusa naszym Panem, w momencie pojednania z Bogiem, byśmy zabierali cudownie do nieba i już by było po wszystkim. A tak mamy dzieło do wykonania. I tym dziełem jest Kościół. Mówimy u nas w Janowicach, że Kościół to ludzie, Kościół to my, Kościół to ja i ty. Kościół to nie budynek. Z definicji słowo eklezja to zgromadzenie, z języka greckiego zgromadzenie tych, którzy zostali powołani przez Boga. Tych, których On zawołał i co więcej, nie tylko zawołał, ale ci, którzy odpowiedzieli na Jego wołanie. Tak jak apostołowie, kiedy Jezus przechodził, mówił do nich, pójdźcie za mną i oni wstawali, zostawiali wszystko. Szli. A więc mamy coś do zrobienia i tym czymś jest Kościół. Jest niesamowity Boży projekt. Coś największego, ponadczasowego. Ja jestem podekscytowany tym, gdzie jak myślę, że Bóg dał nam możliwość uczestniczyć w czymś największym na Ziemi. I to nie jest jakaś firma komputerowa, to nie jest sieć sklepów, to nie jest galeria jedna czy druga. To nie jest jakiś wielki nawet projekt, to nie jest jakaś orkiestra takiej pomocy czy innej pomocy, ale to jest właśnie Kościół. To jest właśnie Kościół, to jest to, co tworzymy, to objawienie Boga tutaj na ziemi. Jesteśmy Jego rękami, Jego nogami, jesteśmy Jego głosem tutaj na ziemi. Praktycznie, poza nami Bóg nie ma nikogo na ziemi. Niech to spadnie głębiej, poczujmy to. Możesz powiedzieć praktycznie poza mną i tutaj ludźmi, którzy są tutaj w Janowicach, w kościele dla regionu i jeszcze innymi kościołami, ludźmi, którzy wierzą w Niego, Bóg nie ma nikogo więcej, tylko nas. A więc odpowiedzialność też jest na nas duża. Cel Kościoła się nie zmienił od lat. Od 2000 lat cel jest taki sam. Taki sam. Misja Kościoła jest taka sama. Iść i zwiastować Ewangelię. Ewangelię, czyli przypominam, że Ewangelia to dobra nowina. I mówimy o niej z uśmiechem i mówimy z nadzieją do ludzi, a nie bijąc ich po głowie i potępiając i strasząc piekłem. Tylko mówiąc, Bóg ma plan dla twojego życia. Aby to życie było obfite. Abyś ty obfitował i abyś mógł się swoje życie rozdać innym tak na dobrą sprawę. Po to żyjemy, abyś mógł stać się ziarnem dla innych. To jest cel. Cel Kościoła się nie zmienił. Metody się zmieniają, ale cel się nie zmienił. I wiecie, my jako Kościół, dlaczego na początku roku mówimy w ogóle o wizji, o Kościele, o tym, dokąd zmierzamy? Ponieważ my możemy być, takie dwa obrazy teraz użyję, możemy być jak latawiec albo jak samolot odrzutowy. Ja zdecydowanie wolę, żebyśmy byli jak samolot odrzutowy, żebyśmy wiedzieli, skąd startujemy i dokąd lecimy. Bo wtedy wiemy, dokąd zmierzamy. Jeżeli prowadzisz jakąś firmę, robisz cokolwiek, to też uczysz się czegoś, to też ktoś to sprawdza, robisz jakieś postępy i to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz latawiec też lata, można by powiedzieć, fajną robotę robi. Myślę sobie, że jako społeczność moglibyśmy funkcjonować jako latawiec. Polatać, spaść i nic z tego by za bardzo nie było. Moglibyśmy sobie pośpiewać, pokrzyczeć, pomodlić się, nawet innymi językami, co też nieraz się zdarza. No, ale tak jako Kościół, my musimy przede wszystkim też wiedzieć, do czego Bóg nas powołał i w jaką stronę idziemy. I tutaj przede wszystkim Słowo Boże wytycza nam kierunek, stronę, w którą idziemy. Ono pokazuje nam, dokąd idziemy, ale wiecie, że w Słowie Bożym nie wszystko odczytamy. Kto już tak długo chodzi za Bogiem, że wie, że wszystkiego nie wyczytasz w Bożym Słowie. Tak? Bo niektórzy chyba tak nie bardzo wiedzą. No to powiem Wam. W Słowie na przykład czytamy, że mamy się spotykać razem i śpiewać wspólnie. Jest napisane? Biblia mówi o tym. Tak? Czy nie mówi? Mówi.
Mówi o tym, że mamy się wspólnie spotykać i śpiewać. Ale czy w Słowie Bożym masz rozpisaną tonację albo rytm? Czy masz napisany spis na niedzielne nabożeństwo, do jakiej pieśni zaczynamy i że oceanami kończymy? Nie, to Bóg zostawia nam dowolność. Zostawił nam pewne rzeczy dla nas, tak? Jakich instrumentów użyjemy. Niektórzy mówią, że te instrumenty są bardziej Boże, takie. Wiecie, ten to taki, jest taki prawie niebiański, ten już taki, to już taki mniej. Niektórzy mówią, tak, niektórych kościołach jest zakaz w ogóle grania na gitarach elektrycznych, żeby nie psuć takiej atmosfery. No, ale to generalnie to są jakieś ludzkie takie ustalenia, które za wiele z Bożym Słowem i z wizją Boga nie mają wspólnego, tak? A więc bardzo ważne, żebyśmy znali kierunek, żebyśmy znali cel, żebyśmy byli mniej jak latawiec, a bardziej jak samolot. Aby być jak samolot, musimy wiedzieć, skąd startujemy, czyli musimy zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy i też dokąd lecimy. Nazwa od jakiegoś czasu to Kościół dla regionu. Jesteśmy częścią Kościoła Zielonoświątkowego denominacji w Polsce. Ustawa prawna i tak dalej, odwołuję do strony internetowej, można to wszystko przeczytać. Ale od jakiegoś czasu Bóg nam daje szerszą wizję. Szerszą wizję to znaczy wyjścia poza Janowice, poza bycie Kościołem dla Janowic Wielkich, ale bycie Kościołem dla regionu. I odebraliśmy tę wizję. Większość z Was się zgadza z tym. Patrząc na salę dzisiaj, to może zróbmy tak. Kto jest z samych Janowic Wielkich? Podnieście rękę do góry. Dobrze, a teraz zróbmy, kto jest spoza Janowic, niech podniesie rękę. Gdybyśmy zamknęli się w wizji tylko dla Janowic, no to widzicie, jaki byłby efekt. Kościół dla regionu, kościół docierający do ludzi w regionie. Jesteśmy kościołem, na stronie naszego kościoła. Zachęcam do obejrzenia nowej strony. Czytamy tak. Jesteśmy kościołem, grupą osób połączonych z Bożym powołaniem, miłością do Boga i ludzi oraz wspólnym celem, jakim jest komunikowanie Ewangelii. Marzymy o kościele i tworzymy kościół oparty na biblijnych wzorcach, otwarty i przyjazny. Siedzieliśmy z liderami kiedyś, poświęcaliśmy trochę czasu, aby to wszystko doprecyzować, abyśmy wiedzieli, w jaką stronę zmierzamy. Ja dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami moim sercem, sercem też liderów, w jaką stronę zmierzamy i o jakim kościele marzymy. Możesz sobie pomyśleć dzisiaj, co ty w ogóle mówisz, człowieku? Marzysz o kościele? Ty nie masz o czym marzyć? Wiecie, ja już jestem w takim wieku, że się marzę o kościele. Żartuję oczywiście, ale Kościół, ja wierzę w to, że Duch Święty może stworzyć to w twoim sercu, może sprawić, że zaczniesz marzyć o kościele. Że możesz marzyć o kościele. Ja mam wymalowany ten obraz w sercu. Wiem, jaki chcę, żeby nasz kościół był. Wiem, jaki nie był. Też wiem. Najpierw musieliśmy to zdefiniować, jakiego kościoła nie chcemy. Że nie chcemy kościoła zamkniętego, takiego wiejskiego, hermetycznego, gdzie ludzie czują się tylko tak jak rodzina, ale jak ktoś nowy przychodzi, to czuje się jak obcy. Kościoła niezrozumiałego, który mówi językiem niezrozumiałym, że nikt nie wie, o co chodzi. Tylko ci wybrani, święci, już ten język znający od lat, którzy już ten język poznali. Takiego kościoła nie chcemy. Chcemy kościół otwarty. Kościół, który mógłbym opisać tak, jak opisywało się Jezusa. Przyjaciel grzeszników i celników, pijak i żarłok. Wiecie, to nie są super przydomki. Czy ktoś z Was chciałby, żeby o nim w Janowicach mówili pijak i żarłok? Wiecie, to była etykieta, którą Jezus dostał dlatego, że przebywał z ludźmi, że nie wstydził się ludzi, że wychodził do ludzi potrzebujących, że nie było ludzi straconych dla Niego, że nie było ludzi zmarginalizowanych. Każdy miał szansę. I każdy ma szansę się w Królestwie. Jesteśmy kościołem, który chcemy docierać do różnych grup też ludzi, aby każdy w tym kościele czuł się dobrze. I teraz myślę sobie, że nasze święte myślenie może nam podpowiadać to, jak to ludzie mają się czuć dobrze, to grzech ma się czuć dobrze. Ja powiem tak, w kościele nigdy grzech nie będzie się czuł dobrze. Jeżeli jest Boża obecność, to ludzie, którzy mają coś do załatwienia, będą wiedzieli, że mają coś do załatwienia, tak? Jak przychodzę do kościoła, wiem, że to muszę załatwić z Bogiem, to muszę załatwić. O tym bez dwóch zdań. Wiemy,
O co chodzi? Kościół to ludzie, Kościół to my, Kościół to ja i ty. I to motto Kościoła, które chciałbym podkreślać, żebyśmy wszyscy mieli je w sercu. I to motto Kościoła, aby Bóg był wywyższony. Wiecie, to ma bardzo mocne implikacje, to zdanie, aby Bóg był wywyższony, albowiem to słowo mówi nam o tym, kto jest najważniejszy. Mówi nam o tym, kto jest w centrum. Aby Bóg był wywyższony. Kościół spotyka się i Kościół jest po to, aby wywyższyć imię Pańskie. On ponad wszystko wywyższył swoje imię i swoje słowo. I my spotykamy się, aby oddać Bogu chwałę. Nie po to, aby oddać chwałę grupie uwielbienia, aby oddać chwałę tutaj duchownym Kościoła czy liderom. Nie, spotykamy się, aby Bóg był wywyższony. I dalszą częścią tego motta jest, a człowiek zauważony. Uważam, że wielkim problemem, wielkim błędem w Kościele było, kiedy wywyższaliśmy Boga, a nie widzieliśmy ludzi. I można popaść w taki religijny sposób myślenia, że Bóg zasłania nam wszystko, ale wiecie, to już wtedy z Bogiem niewiele ma wspólnego, kiedy człowiek zostaje zauważony. My mówimy tak, aby Bóg był w centrum, aby Bóg był wywyższony, a człowiek zauważony. Dlatego jak przychodzi nowa osoba też do Kościoła, my chcemy, żeby ona się tutaj poczuła dobrze. Nie dlatego, że to są jakieś techniki, że to jest jakiś marketing czy coś, bo ludzie zaraz chcą do tego dorobić jakąś ideologię i szukają drugiego dnia, ale dlatego, że Słowo nas tego uczy. Że ludzi trzeba kochać i szanować. I nie ma na ziemi nikogo ważniejszego niż ludzie. Bóg jest w centrum, ale On posyła nas do ludzi. On nas nie posyła do tego, żebyśmy Jego zbawiali. Bóg nas nie posyła do Boga. Bóg, który zamieszkuje w nas, posyła nas do ludzi, abyśmy dzielili się swoim życiem. Aby Bóg był wywyższony, a człowiek zauważony. I teraz zauważenie człowieka, to jest poświęcenie mu trochę czasu, to jest po nabożeństwie, nie uciekanie od razu do domu. Wiecie, bo mi tam rosło, już się gotuje. No, ta niedziela bez rosołu to jest kiepsko, a później poniedziałek bez pomidorowej, to się tak, wiecie, to można przeciągnąć na cały tydzień. No i lecę, no bo tam mi oczka puszcza już, bulgocze ten rosół. Nie, zostań chwilę, przełam to, zostań. Podejdź do kogoś, podaj rękę, powiedz fajnie, że jesteś, dobrze wyglądasz, fajnie pachniesz. Ktoś mi dzisiaj powiedział, jedna siostra do mnie powiedziała, fajnie pachniesz. Ja mówię, wow, super, fajnie. Staram się. Tak, to nie była żona jeszcze. To jest w ogóle niesamowite. Bo żona już nie czuje nawet, ona się przyzwyczaiła. Ale obcy to poczuje. Ja mam nadzieję, że to było szczere, że to było z serca, nie? Bo nieraz chcemy coś komuś powiedzieć i nie wiemy, jak, żeby go nie zabolało. I mówimy w drugą stronę. Myślimy, że on się domyśli. Aby Bóg był wywyższony, a człowiek zauważony. I później to, do czego Boże Słowo nas nawołuje, aby człowiek był zaangażowany, aby stał się uczniem Chrystusa, aby zaangażował się. Dla mnie fenomenalne jest to, co widzę teraz w Kościele, że dzisiaj, żeby nabożeństwo się odbyło, to jest 40 zaangażowanych osób, liczyliśmy niedawno. 30-40 osób to jest liczba ludzi, którzy są w służbie, żeby nabożeństwo mogło się odbyć. Pamiętam, nie wiem, czy wam mówiłem tą historię o człowieku, który przyjechał tutaj do nas. Dzisiaj go nie ma, mam nadzieję, że nie będzie tego oglądał i że się nie obrazi. On przyjechał z Warszawy. Jak ktoś z Warszawy przyjeżdża do Janowic, to ma już pewne nastawienie. Wiecie jakie, tak? Jeszcze jak przeczyta, że to są Janowice i to wielkie, to w ogóle kosmicznie brzmi, przyjeżdża z miasta, które ma jakieś tam miliony, nie wiem, 2 miliony ludzi, tak? Warszawa ma. Czy więcej przyjeżdża tutaj do wsi, która ma 1500 ludzi, to tam, wiecie, na metro czeka na przystanku więcej niż u nas. I w ogóle, czy może być coś dobrego z Janowic, tak? I tak przyjechał i mówi, po pierwszym dwóch chyba czy trzech małżeństwach z moją żoną rozmawiał i mówi, wiocha, nabożeństwa drętwe, jakieś takie martwe. Ludzie się nie cieszą, stoją tacy smutni. Ja miałem wrażenie, że my jesteśmy charyzmatycznym kościołem i żywiołowym, ale on pochodzi z takiego kościoła, że jak wchodzisz do niego, to wszyscy skaczą jak piłki na uwielbienie. Dosyć charyzmatyczny kościół, tam się tak wyraża swoje emocje, ludzie przez skakanie wyrażają emocje, jest okej, okay. Tak konferencyjnie bardziej, jest też dużo młodzieży. No to co on tutaj zobaczył, to było naprawdę słabe.
w jego mniemaniu, w jego porównywaniu, bo on, ten obraz, który miał gdzieś w sercu, wszyscy mamy jakiś obraz, chciał tutaj przenieść. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, są z innego kraju, na przykład z Ukrainy, to też mają jakiś obraz kościoła i chcieliby to wprowadzić tutaj. Ktoś inny przyjeżdża z jakiegoś kościoła, gdzie kobiety jeszcze są w chustkach, a mężczyźni siedzą osobno i chcieliby to wprowadzić tutaj, nie? To różnie bywa. No i tak było do pewnego czasu, dopóki ten młody człowiek nie dostał służby w kościele. Dostał naprawdę piękną służbę, uważam, że to jedna z zaszczytniejszych służb i chyba jedna z najważniejszych służb, myślę. Nie jest służba kaznodziejska, to była służba sprzątania łazienek. Też związana z papierami, z papirusami, wiecie, ale trochę w innym stylu. Ja też przyszedł do mnie do biura, tutaj mówi, to już minął jakiś czas, on już był tutaj ponad pół roku i od kiedy dostał tą służbę, widziałem go tutaj, kiedy rano przychodziłem na modlitwę z grupą uwielbienia, widziałem, jak on się uwijał z mopem, jak przygotowywał to, jak chciał, żeby tam pachniało, żeby było czysto i kiedyś przychodzi do mnie do biura i mówi, pastorze, bo u nas w kościele tutaj w Janowicach to jest tak i tak. Tak, mówię sobie, to było kluczowym momentem do zaangażowania w służbę. Zaangażowanie i potraktowanie tego, że to jest moje. Można być domownikiem, można być gościem. To są trochę dwie różne rzeczy. I ja rozumiem proces, że nikt nie staje się od razu domownikiem. Najpierw musisz być gościem, musisz przyjść, musisz zobaczyć, czy ci to odpowiada i tak dalej. Ale później kolejnym etapem jest zaangażowanie, aby Bóg był wywyższony człowiek, zauważony, zaangażowany. I teraz dochodzimy do czegoś, co wywołuje nieraz dużo niepotrzebnych dyskusji, myślę, chociaż dyskusje są generalnie dobre, jeżeli jesteśmy otwarci, ale tutaj docenienie człowieka. Docenienie, jak myślicie, ważne jest, żeby ludzi doceniać, czy nie? No wy już wiecie, że to jest ważne, tak? Bo tutaj jesteście z Janowic, z tego kościoła wspaniałego. Ale ludzie myślą tak, tylko Bogu trzeba oddać chwałę, człowieka nie można docenić, bo jeżeli jego się doceni tu na ziemi, to już odebrał nagrodę tą, którą ma dostać w niebie. I najlepiej, żeby ludzie robili i się cieszyli, że w ogóle żyją. Ja się spotkałem z takim myśleniem w kościele. Uważam, że to jest myślenie, które wykrzywia Boże życie. Jezus nigdy do nikogo nie powiedział, jesteś nikim, jesteś nieważny. Zawsze pochylał się nad człowiekiem. Amen? Zawsze znajdował czas. Przejmuje mnie ta historia, kiedy przy studni Samarytanka była, kiedy on się zatrzymał. Poświęcił jej czas, rozmawiał z nią. Później niesamowite owoce tego było. Zresztą tych historii w Biblii jest wiele. Aby Bóg był wywyższony, człowiek zauważony, zaangażowany i doceniony, to nie znaczy, aby oddać człowiekowi chwałę, ale chodzi o zwykły szacunek dla człowieka. Kiedy dziękujemy ludziom, którzy coś zrobili, inwestując swoje finanse, inwestując swój wolny czas, bo o to chodzi w kościele generalnie, to my nie odbieramy Bogu chwały, tylko po prostu jesteśmy kulturalni z szacunku dla drugiej osoby dziękujemy. Dlaczego tak może być w świecie, może być w różnych instytucjach, a w kościele, kiedy się to robi, to mówimy, że to jest złe. Uważam, że to nie jest złe. Niedawno Sylwia, docenialiśmy ją tutaj z przodu. Uważam, że to jest niesamowite. To jest nasz szacunek dla człowieka, który wykonał jakąś pracę, który się zaangażował, który się poświęcił, a nie jak niektórzy mówią, że u nas jest człowiek w centrum. Wierzymy w to, że Bóg jest w centrum i cały czas Bóg nas prowadzi, tylko uczymy się innych standardów, aby być zrozumiałymi w dzisiejszym świecie. Aby Bóg był wywyższony, będę powtarzał to, bo chciałbym, żeby to zapadło mocno w nasze serce, bo kiedy zaczynasz się nad tym zastanawiać, to wszystko się zaczyna układać, aby Bóg był wywyższony. Kiedy Bóg jest w centrum, to twoja perspektywa widzenia ludzi się zmienia. Zaczynasz ich szanować, zaczynasz ich kochać, zaczyna ci na nich zależeć. Zaczynasz chcieć, aby oni też usłyszeli o Bogu, który może zmienić życie człowieka. Może Bóg zmienić życie człowieka. Może Bóg zmienić życie człowieka, jeżeli człowiek mu się podda. Więc to hasło. I teraz dwa fragmenty Bożego Słowa, do których dzisiaj chciałbym nawiązać. One będą mówiły o szerokości wizji. Na kalendarzach tych trójdzielnych, które są też jeszcze tutaj w księgarni, a które niektórzy z was mają, na dole jest napisany werset Bożego Słowa z Księgi proroka Izajasza z 54 rozdziału. Ten fragment to jest drugi, trzeci wiersz. Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań,
Nie krępuj się, wydłuż twoje sznury i wbij mocno paliki, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo dzieli się narody i zaludni spustoszałe miasta. I było to pisane 600-700 lat przed Chrystusem i w pewnym sensie jest to proroctwo dotyczące Kościoła. Narodu wybranego, a później Kościoła. Rozszerzysz się, to znaczy, że nie tylko Izrael słyszy Ewangelię, ale także inne narody. A my patrzymy dzisiaj na to słowo, ja wierzę, że jest to słowo do naszej społeczności, które Bóg oczekuje od nas, abyśmy patrzyli szeroko. Ja sobie myślę tak, że jeżeli masz rodzinę i masz kilkoro dzieci i ufasz Bogu i chcesz wybudować dom, to nie budujesz 30 metrów kwadratowych domu. Tak? Tylko do potrzeb. My wierzymy w to, że Bóg nas powołuje do wielkich rzeczy, aby ludzie wiedzieli, usłyszeli o Bogu. Dlatego też myślenie nasze i Boże myślenie to jest w kategoriach zawsze poszerzenia. Nigdy Bóg nie mówi tak. W tym pokoleniu do Kościół to będzie 100 osób, a w następnym 20. Może tak być, bo Kościół przechodzi przez różne sezony i nie wszyscy mogą wytrzymać presję, na przykład prześladowania. Chociaż powiem wam, że akurat nie jest tak, że tam, gdzie Kościół jest najbardziej prześladowany, to najbardziej rośnie. Słyszeliście o tym, że tam Kościoły najbardziej rosną? Ja słyszałem, że w Chinach, czytałem wczoraj, że w Chinach obecna sytuacja i tempo, w jakim Kościół wzrasta, sprawi, że za 30 lat Kościół będzie miał 500 000 000 ludzi. Na 1,5 miliarda, bo Chiny mają 1,5 miliarda ludzi, to za 30 lat w tym tempie, jeżeli Kościół będzie rósł, to będzie ich 500 milionów. Kościół, mówię o Kościele w zrozumieniu biblijnym, czyli o ludziach wierzących nowonarodzonych. Niektórzy chodzą do Kościoła, tylko którzy są nowonarodzeni. To jest niesamowite. Czytałem niedawno o Korei Południowej, gdzie Kościół urósł z 1% populacji w ciągu 50 lat do 50% populacji. Tempo jest niesamowite. My żyjemy w takich czasach, że dzisiaj nieraz czujemy się, że chrześcijaństwo jakoś tak nie pasuje i tak dalej, ale na przykład w Afryce, gdzie jeszcze 100 lat temu 1% populacji to byli chrześcijanie, a większość to byli muzułmanie, i dzisiaj jest ponad 50% chrześcijan. Zobaczcie, nie ma takich sytuacji, że w Europie czy w Ameryce Północnej inne religie zaczynają dominować, ale chrześcijaństwo rozchodzi się wszędzie. Bo ja wierzę w to, że przesłanie, które przyniósł Chrystus, jest przesłaniem ponadczasowym, jest przesłaniem uwalniającym, jest przesłaniem i do ludzi, którzy są w kryzysie, dotyka wszystkich aspektów życia i do wszystkich przynosi światło. Chrystus nie przyszedł po to, żebyśmy chodzili w ciemności, jak niektórzy myślą, że chrześcijaństwo to jest ciemnota, ale przyszedł, abyśmy chodzili w światłości, abyśmy chodzili w świetle, abyśmy byli ludźmi z klasą, abyśmy byli ludźmi, którzy wytyczają kierunek, którzy zdobywają rzeczy. Wczoraj z jednym z moich przyjaciół prowadziłem rozmowę, byliśmy na kolacji, on mówi: Jarek, jak uważasz, że chrześcijanie powinni być na przykład w polityce? Bo są różne koncepcje na ten temat i ktoś tam słuchał na przykład jednego brata, który głosił, że ze światem nie powinni mieć nic wspólnego i tak dalej. Jest taka koncepcja, tak? Nie będę mówił, kto tak głosi, ale jest taka koncepcja, ona jest dosyć mocno usadowiona i ona ma swoje argumenty. Ja rozumiem te argumenty. No ale kiedy Jezus mówi, wchodźcie i bądźcie światłem, to On mówi, a z tymi nie miejcie nic do czynienia, bo to jest brudna polityka. I z tymi nie miejcie nic do czynienia, bo to jest brudny biznes. I nie miejcie nic do czynienia z wojskiem, bo to też jest brudne, bo tam zabijają. I z tymi nie. On mówi wszędzie. Idźcie wszędzie. Do każdej grupy. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Docierajcie wszędzie. Dlatego ja wierzę w to, jestem o tym przekonany, że to jest misja Kościoła, aby docierać wszędzie, aby w Kościele byli ludzie z różnych grup społecznych. Poszerz wizję. Poszerz zasięg Twojego namiotu, zasłony Twoich mieszkań. Zasięg, to jest słowo hebrajskie tam użyte, oznacza, posłuchajcie, ono oznacza tak, dom, miejscowość, powierzchnię i kraj. Idźcie wtedy na cały świat. Pamiętacie, w Dziejach Apostolskich Jezus mówił tak do uczniów. Głoście Ewangelię w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, po krańce świata.
tu gdzie mieszkasz, w swoim domu, w swojej pracy, w swojej miejscowości, w swoim kraju i po granicy świata. Zawsze to było Bożym zamysłem. Poszerz zasięg swojego namiotu. I ja wierzę w to, że Kościół będzie dokładnie taki, jak jacy my jesteśmy. Nie wierzę w coś takiego, że ludzie są inni, a Kościół jest inny. Zawsze to będzie spójne. Ja myślę, że urośniemy na tyle, na ile my urośniemy. Na ile urośniemy w naszych sercach. Paweł pisał to w jednym z listów. Ciasnota jest w waszych sercach. Ja wierzę, że Bóg nas powołuje i ten rok jest takim rokiem poszerzenia, myślenia szerzej o Królestwie, rozwoju. Ja dzieliłem się z wami w zeszłym tygodniu. Mówię o tym, bo to gra w moim sercu. Uważam, że byłoby fenomenalne, gdyby każde pokolenie budowało nowy kościół. Budowało nowy budynek, większy, lepszy, bardziej wskazujący na Boga, mówiący o Jego dobroci. Nie stary, ale coś nowego, bo taka jest Boża koncepcja. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że Bóg mówił przez proroka Izajasza o tą nową rzecz czynię. I za każdym razem mówi o tą nową rzecz czynię. Dzisiaj, za każdym razem, kiedy się spotykamy w Kościele, także i dzisiaj, coś jest inaczej. W innym momencie jest taniec. Ktoś inny robi zachętę do czegoś. My jesteśmy w innym miejscu, w innym sezonie naszego życia. Przychodzisz z innymi obciążeniami. To jest bardzo ważne. Za każdym razem na nowo i na nowo. Poszerz zasięg twojego namiotu, zasłony twoich mieszkań. Nie krępuj się. Nie krępuj się. Czy to skrępowanie zawsze jest tutaj. Czy to dotyczy twojego osobistego życia, wizji twojego biznesu, czegokolwiek, wizji twojej rodziny, wizji twojego wykształcenia. To wszystko jest tylko tutaj. Ktoś ci kiedyś wmówił, może jako dziecko usłyszałeś, że jesteś głupi, że się do niczego nie nadajesz, że z ciebie nic nie będzie, że ty tylko podstawówkę skończysz i tak dalej, i tak dalej. I my później chodzimy z tym myśleniem i mamy jakiś obraz. Ta ciasnota i to skrępowanie zawsze jest w naszej głowie. Bóg zachęca nas do tego, żeby szeroko, szeroko myśleć, szeroko patrzeć, odebrać od Niego wizję. Nie tworzyć czegoś na glinianych nogach, jakichś takich kolosów, które nie mają szansy przetrwać, ale odebrać Bożą wizję, odebrać, co Bóg chce zrobić, bo wtedy to będzie trwałe. My nie mamy tworzyć czegoś nowego, w tym sensie, że nie mamy wymyślać rzeczy, ale zawsze jest to kwestia odnalezienia tego, co On chce. Amen? Zawsze, w każdej służbie. Kiedy lider modli się, to mówi, Boże, co chcesz dla tej służby? Jak Ty chcesz, żeby ta służba wyglądała za rok? Panie, jak chcesz, żeby służba z dziećmi wyglądała za rok? W jakim miejscu, żebyśmy byli? Ilu by było nauczycieli? Jak to pomieszczenie ma wyglądać? Ja kiedy modlę się, mówię, Boże, jak mają wyglądać nasze nabożeństwa? Powiedz mi, poprowadź mi, bo ja sam jestem człowiekiem, mogę popełniać błędy, ale chcę od Ciebie odebrać wizję. Jak ma wyglądać nabożeństwo? I wiecie, później spotykamy się z liderami, rozmawiamy o tym i ustalamy pewne rzeczy. Ustalamy rzeczy dla kogoś, może by się wydawało typowo techniczne, ale to, że ktoś inny będzie zachęcał do kolekty, ktoś inny i mamy grupę ludzi, którzy zaczynają nabożeństwa, nie wiem, czy widzieliście. I jest to zazwyczaj ktoś inny, jest jakaś grupa ludzi. Mamy grupę ludzi, którzy głoszą, ustalamy, jakie pieśni będą grane. To wszystko jest w takiej Bożej harmonii, Bożym porządku. Poszerz. Kościół w podróży to grupa ludzi, którzy podjęli decyzję, aby iść razem w jednym kierunku, mając wspólny cel. Jesteśmy w podróży. Jesteśmy w podróży i generalnie powiem wam, że jest tak, że my kochamy być w miejscu. Nie lubimy podróży. Mówię o podróży w kontekście zmiany. Człowiek szybko przyzwyczaja się do wygody. Lubimy nawet jeździć w te same miejsca, lubimy chodzić w te same miejsca, odwiedzać te same restauracje i jeść te same potrawy. Ja mówiłem nawet, to jeden z takich ludzi, którzy słuchamy, Jacek Walkiewicz mówi, że przychodzisz do supermarketu i masz 100 gatunków sera i kupujesz zawsze gołdę. A jak już masz ochotę na szaleństwo, to mówisz i 10 tego królewskiego, tak? A zobacz, tam jest tyle rzeczy, których jeszcze nie spróbowałeś, tak? Myśmy dostali ostatnio maszynę do kiełków z moją żoną. Posadziliśmy, ja dzisiaj sprawdzałem, rosną już wszystkie kiełki i niedługo będziemy to jedli, wyobraźcie sobie. Ja wierzę, że to będzie dobre. Czy powinienem wierzyć, że to jest dobre, bo wiecie, dla mnie jak coś nie jest z mięsa, to generalnie to jeszcze czekolada tylko ma jakiś sens. I kawa, tak? Wiecie, woda i kiełki. Ale powiem wam na zachętę, że
Od przyszłego poniedziałku, nie od tego teraz, tylko od 16 zaczynamy czas tydzień postu i modlitwy. I ja być może, ja wierzę w to, że Bóg się zatroszczył o mój pokarm na ten czas. Zastanawiałem się nawet, czy dam radę tydzień bez mięsa wytrzymać, na przykład na jakichś sałatach. Mam nadzieję, że 22 nie przyjdę tutaj z uszami jak króli, ale wierzę, że to jest możliwe. Muszę porozmawiać z naszymi znajomymi i co jeść, żeby to nie było nudne, bo to nie wiem, że same wielki to ciężko raczej. Ale już wrzucam tą myśl o poście i o modlitwie. Wszystko się zmienia. Za każdym razem, kiedy się spotykamy jako Kościół, rzeczy powinny być inne. Zmieniliśmy wiele rzeczy w poprzednim roku. Od nazwy, godziny, sposobu ustawienia krzeseł, świateł, sposobu zbierania kolekty, sposobu, w jaki bierzemy wieczerze. Te wszystkie rzeczy były zmienione. Wiecie dlaczego? Bo Kościół powinien się zmieniać, żebyśmy się nie przyzwyczajali, nie nadawali w formie znamion świętości. Bo można uświęcić wszystko i później być oburzonym, że coś zostało zniesione. A to nie ma sensu żadnego. Nie ma świętych pieśni, nie ma świętej kazalnicy, nie ma świętego podium. To wszystko jest do zmiany. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego, a reszta Bóg chce nas zmieniać, chce nas kształtować, żebyśmy zbytnio nie przywiązywali do tych rzeczy wagi. Kochamy stabilność i komfort, lubimy stabilność, bezpieczeństwo, bardziej niż zmianę, lubimy znajome otoczenie, kiedy jest komfort, kiedy jest wygoda i zawsze, kiedy jesteśmy w procesie zmiany, będzie to powodować napięcie. Chęć zmiany, napięcie pomiędzy chęcią zmiany a poczuciem bezpieczeństwa. To będzie zawsze powodowało pewnego rodzaju napięcie, pewnego rodzaju tarcie. Zawsze jest tak, że nawet w kościele, jak dzisiaj jesteśmy, są ludzie, że jak powiesz, że coś zmieniamy, to od razu podnoszą rękę i krzyczą amen, a są ludzie, którzy mówią, po co to? A co źle było do tej pory? Ja też rozumiem to, ten sposób myślenia. I teraz wszystko polega na tym, żeby wejść w ten proces, żeby zrozumieć, że to, co robimy, ta zmiana jest dobra. Że ona ma coś dobrego na celu. Popatrzcie na bohaterów biblijnych. Mojżesz, który wyprowadził lud z niewoli, prowadził ich w kierunku ziemi obiecanej. Jego życie było życiem zmiany, życiem w podróży. Abraham wcześniej zmierzał w kierunku miasta, którego budowniczym był Bóg. Jego całe życie było podróżą. Jozue prowadził ich przez Jordan, prowadził do ziemi obiecanej. Dawid, od młodego chłopaka z pastwiska, z wioski, pokonał drogę do pałacu. Od pasterza do króla. Jezus, od dziecka urodzonego w stajni do Zbawiciela świata. Zobaczcie, jakie to są procesy, jaka to jest droga. Apostołowie są fenomenalni. Oni byli ciągle w ruchu i ciągle przekraczali granice. Ciągle coś zmieniali. Ciągle chodzili. Ciągle pisali, ciągle zachęcali innych. Umiejętność odkrycia zmiany powinna być w centrum Kościoła. I teraz mocne zdanie. Kościoły umierają z powodu braku zmiany. I wybór mamy taki. Albo idziemy i zmieniamy się, albo umieramy. Umieramy ze sztandarem, że jesteśmy we właściwym miejscu. Znam kościoły, które wystawiają sztandar, jedynie my mamy prawdę, jedynie my wiemy i umierają. Są tak przekonani, że to jest właściwe miejsce, nie dopuszczają zmiany, że będą śpiewać 50 lat jedną piosenkę. I koniec. I na końcu taki napis chodzi. The end. Tak? Są kościoły, które myślą w ten sposób, że to, że my mamy tutaj baner, to jest świat. Że to jest... A dzisiaj to jest norma. Tu nie ma nic dziwnego. Tak? Nie wiem, czy ja bym się chciał cofnąć do epoki żydników foliowych. Czy ja bym się odnalazł? Dla mnie nie jest problem, tylko co z młodym pokoleniem? Co wy byście powiedzieli na to? Że to nie sztośne jest, tak? To było oldschoolowe, nie? Takie trochę, ale też by było fajnie. To, tak jak zrobiliśmy Sylwestra w PRN, możemy jakieś takie nabożeństwo też zrobić w takim stylu. Też będzie okej. Okay. Przecież to nie chodzi o formę, tak? Ale zmieniamy rzeczy. Psalm 84, którym chciałbym kończyć.
Ja polecam cały ten psalm do przeczytania, ale tam czytamy w wierszu 5 niesamowite słowa. Żyję tym psalmem od kilku miesięcy. Wierzę, że w nim jest wiele takich perełek. Czytamy tutaj w wierszu 6. Wierszu 6, przepraszam. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. To tak nie wiemy za bardzo, o co chodzi. Gdy o pielgrzymkach myśli, tak sobie pomyślę o tym, że idę do Częstochowy, jestem przez to błogosławiony, tak nie wiadomo, o co chodzi. Ale kiedy sięgniemy do oryginału, to w oryginale czytamy tak. Błogosławiony, a słowo błogosławiony to znaczy jakiś szczęśliwy. Szczęśliwy człowiek, który ma siłę w Bogu. I wiecie, co jest dalej napisane? W którego sercu są Boże drogi. A jeszcze inne tłumaczenie mówi, którego serce jest w drodze. Zobaczcie, jak to zmienia znaczenie tego. Szczęśliwy jest ten człowiek, który poddał się zmianie, którego serce jest w drodze, który jest otwarty na zmianę, który chce podążać. I dalej czytamy w 7 wierszu, gdy idą przez wyschłą dolinę. I tam czytamy o Dolinie Śmierci też. W oryginale tam jest napisane przez Dolinę Baka, niektóre tłumaczenia mówią. To jest Dolina Śmierci. Nawet gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą źródła. To jest tak trochę jak idąc przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę. Tak? Ci ludzie, którzy są w podróży, nawet kiedy idą przez pustkowia, to pustkowia zaczynają się zielenić. Wchodzą w coś, gdzie nie ma jeszcze nic i zaczyna z tego coś się tworzyć. A zmierzają w jednym kierunku. W 8 wierszu czytamy, z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Teraz ten psalm był śpiewany w czasie pielgrzymek do Syjonu. Ten psalm był śpiewany przez Izraelitów w czasie, kiedy oni szli. To była piosenka w drodze śpiewana. I oni zmierzali do tego, do Jerozolimy, tak? Zmierzali do tego, aby spotkać się z Bogiem. My dzisiaj niesiemy w sobie Bożą obecność i mamy kontakt z Bogiem poprzez Ducha Świętego. Jezus tą drogę nam otworzył, zasłona została przerwana w świątyni. Dzisiaj ta droga jest otwarta, ale podążamy. Ten obraz Boga na Syjonie to jest obraz dla mnie, w moim sercu, to jest obraz Kościoła, do którego zmierzamy. Ten Kościół, który mamy w sercu, jak on ma wyglądać? Wiecie? Ten Kościół ma wyglądać tak, że tu ludzie jak przyjeżdżają, to ma być ładny parking. I tu nie chodzi o to, żeby to wyglądało tylko ładnie, ale żeby było głęboko i duchowo. Nigdy nie chodzi o powierzchowność, ale chodzi o głębokość. Myślę, że w 2017 roku chciałbym, żebyśmy poszli maksymalnie szeroko, jak się da, z Ewangelią, docierając do ludzi, ale też, i teraz posłuchajcie, maksymalnie głęboko, duchowo w naszym osobistym życiu. Czyli tak, szeroko z namiotem, głęboko ze studnią. Amen? Dwa obrazy, gdybyście zapamiętali dzisiaj, to będzie cudownie. Studnia i namiot. Namiot, szeroko paliki, te kurtyny, szeroko namiotu, to jest wizja, jaką Bóg ma dla Kościoła, ale ona może się urzeczywistnić tylko wtedy, kiedy w naszym życiu jest głębia. Kiedy to słowo, o którym mówię, umiejscowimy we właściwym miejscu w naszym życiu. Kiedy ono stanie się naszym przyjacielem. Tak sobie myślę, że nie ma lepszego sposobu oddania Bogu chwały niż zaprzyjaźnienie się z Jego Słowem. To jest trudne, to co mówię teraz, bo mam świadomość, że łatwiej jest zaśpiewać piosenkę, niż siąść rano lub o jakiejkolwiek porze to preferujesz, otworzyć Jego Słowo, podziękować Mu za to, że dał to Słowo, to cudowne Słowo, które ma moc, aby przemienić życie. Jeden z pastorów opowiadał, i to mnie wzrusza niesamowicie, on mówi tak. Cię biorę rano Słowo, siadam, przytulam się do Niego, całuję je i mówię, dziękuję Ci Boże za to Słowo. Ciebie to łamie coś takiego. Dziękuję Ci, że dałeś mi coś tak cennego. Otwierasz Słowo i czytasz obietnicę, którą mam dla Ciebie. Wow! By natknąć się nadzieją, by zgotować Ci przyszłość. I czytamy te wszystkie rzeczy.
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Czytamy te rzeczy, biegniemy przez to słowo, przenikamy je, ono przenika nasze serce i wzrastamy. Niech to słowo w tym roku stanie się wypełnieniem naszego serca. Ja wierzę, że możemy niesamowicie wyszaleć, kiedy głęboko pójdziemy w naszym osobistym życiu z Bogiem. I nie chciałbym stawiać teraz wysoko gdzieś poprzeczki i standardów, bo tu nie chodzi teraz o godziny. Nie myślmy w ten sposób, że to muszą być godziny. Ja wierzę w to osobiście, że jeżeli zrobimy tak, że poświęcisz dziennie 15-20 minut na to, żeby... Możesz wydawać się, że to jest dużo. Tak? Ale to naprawdę warto. 15-20 minut pobyć z Jego Słowem. To zmieni Cię kompletnie. Kiedy spotkamy się tutaj za rok, nie poznamy tego miejsca. Nie poznamy tego miejsca, nie poznamy siebie praktycznie. Będziemy zupełnie innymi ludźmi. W moim sercu jest duży Kościół. Jest Kościół rosnący, ale tu bardziej chodzi o to, żeby to był Kościół wielkich ludzi, Bożych ludzi. Żeby każdy z Was, każdy z nas, ja mówię też to do siebie, dorastał do pełni Chrystusowej. Był niesamowity, był nadzieją dla ludzi wokół nas. Wtedy ten Kościół będzie rósł, bo my będziemy przyciągać ludzi. Bo wiecie, każdy z nas wydaje jakiś dźwięk. Biblia mówi, że wszystko ma swój dźwięk. I cymbał, i gitara, tak, i pianino ma swój dźwięk, ale każdy człowiek ma dźwięk. Czy to jest dźwięk? To jest dźwięk, jeżeli nie zadbam o swoją toaletę, to też jest dźwięk. To jest nawet więcej niż dźwięk. To może być coś więcej niż dźwięk. To wszystko mówi do ludzi. Kiedy wchodzisz i nawet jest ci ciężko wchodzić do kościoła, wchodzisz uśmiechnięty. I mówisz, chwała Bogu, jestem tutaj, dziękuję Bogu za ten kościół, dziękuję za braci, za siostry, robisz coś. Kiedy przestajesz być roszczeniowym człowiekiem, gdzie na wszystko masz pretensje, to zupełnie twoje życie się zaczyna zmieniać. Przestajesz być świadkiem świata nagle w centrum, tylko ja mi, Toremi, ja mi. Taka gama egocentryka. Mi jest, same mi. Gama egoisty, tak? Wiecie, jak brzmi gama egoisty? I mi. To jest gama egoisty. Zaczynasz być otwarty do ludzi. Ja bym chciał, żebyśmy wydawali jak najlepszy dźwięk przyciągający innych ludzi. To nie znaczy, że nie przechodzimy doświadczenia. Kiedy przechodzisz przez Dolinę Śmierci, to Psalm 84 mówił, kiedy przechodzisz przez Dolinę Baka, przez tą Dolinę Śmierci, nawet wtedy wydajesz owoc. Bo Bóg jest z tobą. Bo On jest z nami, choćbym nawet szedł ciemną doliną. I nie chodzi o to, żeby ten psalm cytować na pogrzebach. Tylko żeby go cytować w życiu. Na pogrzebach ten człowiek już nie potrzebuje tego psalmu. Naprawdę. Ci ludzie, którzy tam stoją, oni go potrzebują najbardziej. On już nie potrzebuje. Nad nim już jest łaska i pokój. Ale my potrzebujemy. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Choćbym nie wie, jak wielkie doświadczenie mnie spotkało. To i tak nie ulegnę się zła. Nie ulegnę się strachu nocnego. On jest ze mną. On jest moim pasterzem.